Jak tam pierdykło, pierdykło. I cóż to może być? Jest to ryba typu? Typu karaś. Oczywiście. Karasie to se lubieją na dumbbellsa dygnąć. Karasek! I wypierdzielaj, koleżko. Kolejny ryboryt. O, już nie jest. A się łaj zaspięła. A nie, jest. Wiszchem, wiszchem, panie. O, krasnopiórka. Krasnopiórka na dumbbellsa. Puszczamy krasnopiórki. Zmykaj se. Hop. Jakiś pieroński gigant. No. Cóż to, cóż to? Jest to ryba typu rybiego. Czyżby znowu karangs? Nie, ma małe leszczoryt. O, karasek też. Taki podobny jak wcześniej. Chodź pan. Hop. Proszę, śmigaj pan. No, spławiku. Kosik. Waleczna bestyja. Co to? Kleń? Wygląda jak kleń. Nie chcę być inaczej. Cyk. Pewnie. Kleniosław. Przecież miałem właśnie podobne branie na spławiku do tego. To bardzo prawdopodobne, że to też był kleń. Zmykaj se pan. Hop. Się na spławiku zameldowało. Kolejny wjazd był taki podobny jak wcześniej ten kleń. Pewnie. Wstępny kleń. To się musiał z rzeki wpuścić raczej. Też taki sam jak wcześniejszy, jeżeli chodzi o wielkość. Łyknął jak pelikan. Coś tam pierdykło se, ale to jest kolejny olbrzym dzisiaj niestety. Jest, jest coś tam. Pewnie znowu wzdręga. To samo. Nie, coś innego. Aż karasek. Tylko z 5 cm mniejszy niż te wcześniejsze. No, chodź, 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 frajerku. Cyk. Hop. Jesteś pan. Oj, się nawet wypiął. Uciekaj. Oszczek by nie zarył ryjem od dna, to by było lepiej. Coś ich tam jest. No, pewnie karasek, tak jak wcześniej. Coś tam szarpie, targa. O! Też karasek. Karasek, karasek. Co na karasie dzisiaj biorą? Na fiderka. Chłopcze. No, coś tam puknęło. Ani się same potwory mi takie biorą, niestety. A,
albo karaś. Ale przynajmniej zabawa jest. Coś się dzieje co chwilę, coś tam stuka, puka. Takie same, wszystkie w tą samą miarę okrojone. Chodźcie. Op. Taki samiuszki jak te wcześniejsze. No, coś ich tam dziubło. Olbrzym jakiś. Znowu taki karasek, olbrzym jak wcześniej. Taki sam. Co do centymetra cięte wszystkie dzisiaj, co wzięły. No, gdzie mi tam w krzoki leziesz? I cyk. Tak. Zmykaj, koleżko. Hop. Coś tam se trząchło i se trzącha. Jest dobrze. Pewnie kolejny karangs. Pewnie, że kolejny karaś. Karasie to lubią te dumbbellsy. Skórkowańce. Zobaczymy jutro. Ten jest ze 2 cm albo 3 większy od poprzednich. Jest szał. I cyk. Do widzenia. Tyk. Pa, pa. No, jeszcze na dobranoc. Coś ich dziubło. Dzisiaj może okazy nie brało, ale co chwilę coś się działo. Tragedii nie ma. Karaś, ale taki już troszkę mniejszy. Akwariowy, tak. Wersja akwariowa, rozmiar. Już cię wypuszczamy, proszę pana. O, sam się wypiął, dobrze, uciekaj. Cyk, to się pierdykło. What the fuck? Co za krzok? O, to może być też karpik. Ja teraz się przerzuciłem na gałęziaki. Gdzie jest mój podbierak? Marek? To jeszcze podbierak. A jak? Co to, karaś? A ja, karasie lubią moje dumbbellsy. Wczoraj było to samo. Piękny karaś. O, i puścił w piździet. No i chuj, przynajmniej się podbiera. Coś tam puknęło, stuknęło. Znowu karaś. No, zostawię poplączę. I tyle zabawy będzie. Też karaś. O, i się spiął. O, coś tam se dygło. Ale to mała rybka. Coś płynie do nas. Coś malutkiego? Cośik malutkiego. Bardzo malutkiego. Pewnie sobie wierzchem dygniemy. Płotka. Horror po płotkach. Nie, wzdręga. Czy płotka? Płotka.